Klub Sportowy Hikari Oleśnica w dniu dzisiejszym jest organizatorem pierwszego wiosennego turnieju karate tradycyjnego w Oleśnicy. Jest to nasza pierwsza tak duża impreza, która jest jednocześnie imprezą rocznicową w rocznicę założenia naszego klubu, pierwszą rocznicę założenia naszego klubu. Miejmy nadzieję, że impreza pozwoli nam wpisać się już w kalendarz imprez nie tylko miasta Oleśnicy, ale również kalendarz imprez Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Główną nagrodą jest Puchar Burmistrza. Jest to turniej o Puchar Burmistrza miasta Oleśnicy. Nagrodami dodatkowymi są nagrody przygotowane przez sponsorów. Nasz klub liczy aktualnie około 100 zawodników trenujących w sekcji szkolnej i w sekcji przedszkolnej. W przedszkolu numer 4 i przedszkolu numer 6 w Oleśnicy. Czy jest zainteresowanie karate? Zainteresowanie jest bardzo duże. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni w ogóle chęcią i zainteresowaniem rodziców karate tradycyjnym. Bardzo dużo osób dopytuje, przychodzi, ogląda, bierze udział w pokazach, których organizujemy na dni otwarte szkoły, na festynach przedszkolnych. Także miłym zaskoczeniem jest to, że tak duże zainteresowanie jest właśnie tutaj w Oleśnicy. Oprócz sekcji dziecięcej, od tego roku również funkcjonuje sekcja dorosła. Na imię? Szymon Wielik. Kacper Zaporowski. Jak długo trenujecie? 4 lata. A ty? Ja też 4 lata. Macie już jakieś sukcesy, medale? Tak, dużo. Ile? 5 złotych, 5 brązowych i 2 srebrne. A ty? 2 srebrne i 2 brązowe. Gratuluję.